Współczesna lewica ma tendencję do mówienia, że miłość rozwiązuje wszystkie problemy tego świata. To jest nieprawda. Nie rozwiązuje problemu kalkulacji ekonomicznej. Ten problem rozwiązuje rynkowy system cen. I rozwiązuje go tym lepiej, im bardziej jest to rynkowy system cen. To znaczy, im mniej kłód, na przykład pod postacią regulacji, rzuca mu się pod nogi. Jednak i pole, kolokwialnie rzecz ujmując, mają to w dupie. Ich nie obchodzą racjonalne argumenty podparte rzetelnymi dowodami. Ich obchodzą emocje. W szczególności emocje dotyczące przynależności. I to właśnie do emocji odwołuje się ich przekaz. Znaczy, oczywiście jakieś intelektualne uzasadnienie dla wygłaszanych przez nich test też się znajdzie, jednakże będzie ono miało charakter wtórny względem wcześniej ustalonych w oparciu o emocje dogmatów. I celowo używam tutaj słowa dogmatów. Innymi słowy, rozum służy tutaj za chłopca na posyłki dla serca. Najpierw emocjami czują, że coś jest słuszne, a później mózgiem będą pracować pełną parą po to, żeby udowodnić, że to, co czują, jest prawdziwe. Co jednak tacy itpole, którzy nie potrzebują nawet fasadowego uzasadnienia intelektualnego dla wygłaszanych przez siebie twierdzeń, być może z uwagi na ich miałkość intelektualną, a być może właśnie z uwagi na ich wyższość intelektualną i to, że doskonale zdają sobie oni sprawę z tego, że w warunkach demokratycznych większości ludzi absolutnie nie obchodzą racjonalne argumenty, ponieważ stojąc przy kartce wyborczej zadecydują oni o tym, przy którym nazwisku postawić znak X na podstawie swojego serducha i tego, czy im się polityk chwierzy jako fajny ziomek, czy jako seksista, faszysta, mizogin i tak dalej. Do tej drugiej grupy itpoli należy niejaka Katarzyna Monika Babi, lewaczka, aktywistka i rysowniczka komiksów lat 28, która zdążyła dorobić się własnego artykułu na Wikipedii. Też chciałbym mieć własny artykuł na Wikipedii. Dawniej kręciła się aktywistycznie wokół partii Razem, aktualnie zajmuje się tworzeniem materiałów audiowizualnych do internetu. Materiałów dwojakiego rodzaju. Pierwszy rodzaj tych materiałów to krytyka współczesnej polskiej literatury fantastycznej. Ja wam powiem, że na literaturze, a w szczególności dobrej literaturze się nie znam. Czytam książki Ayn Rand, ale znajomi, którzy się znają na literaturze, twierdzą, że te jej recenzje są co do zasady dobre, wnikliwe i często nawet zabawne. Jednak drugi rodzaj materiałów, jaki tworzy pani Katarzyna Monika Babis, to są materiały na tematy okołopolityczne. I na ich temat mam już trochę więcej do powiedzenia. Albowiem pani Katarzyna Monika Babis wygłasza na nich bardzo często różne ekstraordynaryjne stwierdzenia, które tak właściwie podważają w zupełny sposób zastany porządek społeczny, mając na ich podparcie memy internetowe. I to nawet nie jest kurwa żart. Co więcej, styl prowadzenia kanału pani Katarzyny Moniki Babis oraz zarzucenie co jakiś czas artykułu naukowego luźno związanego z tematem filmu sprawia pozory merytoryczności. A styl wypowiedzi pani Katarzyny sprawia dodatkowe wrażenie, jakby to, co ona wygłasza, stawało się prawdziwe na mocy samego autorytetu Katarzyny Moniki Babis. No, autorytetu, który ta osoba nie posiada w kwestiach, na których się wypowiada. Dajcie sobie do tego wszystkiego atrakcyjny wygląd, więc związany z nim efekt aureoli, a także fakt, że ludzie w pierwszej kolejności zwracają uwagę na to, jak jest mówione oraz przez kogo jest mówione, a nie na to, co jest mówione. Dorzućcie sobie do tego szczyptę sekciarskiego zachowania i mamy tutaj idealny przepis na kapłankę. Kapłankę nowej, antyrynkowej sekty, która swój niski poziom argumentacji zasypuje no quasi-religijnymi dogmatami. Oto więc młody neoliberałek wykazuje publice grzechy główne kapłanki religii antyrynkowej nazywającej się Babis Katarzyna z Lublina. Wyobraźcie sobie taką sytuację, w której surfujecie sobie spokojnie po internecie i natrafiacie na pewien materiał audiowizualny. W nim osoba ubrana we foliową czapeczkę opowiada wam na temat tego, że wódz rewolucji październikowej i późniejszy przywódca sowieckiej Rosji, Włodzimierz Ilicz Lenin, był grzybem. Pewnie uznalibyście taką osobę za pierdolniętą. I bardzo słusznie. Wodzowie komunistycznych rewolucji nie często bywają grzybami, a przynajmniej nie w tym dosłownym rozumieniu. W związku z tym myślę, że wypadałoby podać na podparcie takiej tezy jakieś dowody, ponieważ w sumie to ta teza chyba podważa jakąkolwiek wiedzę ludzką na temat dziedziny biologii, jaką dotychczas udało nam się zgromadzić. Ale teraz wyobraźcie sobie, że tego typu stwierdzeń nie wygłasza do was jakiś szur w foliowej czapeczce, którego natrafiliście w internecie, tylko Dawid Myśliwiec, telewizji, na National Geographic.
w programie dokumentalnym. I obok niego stoi jakiś człowiek podpisany jako doktor habilitowany nauk biologicznych. Znacie Dawida Myśliwca? Lubicie Dawida Myśliwca? Wszyscy kochają Dawida Myśliwca, on powinien zostać prezydentem Polski. Dawid Myśliwiec niby ma tylko doktorat z chemii, ale kręci takie fajne filmiki na YouTubie, także na tematy biologiczne. A do tego nigdy was nie oszukał. Do tego stoi za nim kanał telewizyjny bardzo szanowanego czasopisma geograficznego. Pewnie potraktowalibyście tak wygłoszone stwierdzenia na temat tego, że Lenin był grzybem, dużo bardziej poważnie niż w tym pierwszym przypadku. Być może nawet byście w nie uwierzyli, bo tak działa na nas moc autorytetu. Co do zasady, umysł ludzkie działa więc w ten sposób, że nie musimy znać uzasadnienia. Wystarczy, że za danym stwierdzeniem będzie stała osoba, którą bardzo cenimy i lubimy. Właśnie z uwagi na tą siłę autorytetu znaczna część ludzi lubi, kiedy różni piłkarze, aktorzy czy innego rodzaju celebryci wypowiadają się na wszelakie możliwe tematy. Nawet jeśli nie mają na ich temat absolutnie żadnego pojęcia. I dlatego też bardzo duża część ludzi w internecie lubi, kiedy pani Katarzyna z Lublina, ekspertka od rysowania komiksów i literatury fantastycznej, wypowiada się na temat rynku mieszkaniowego w Polsce. I nie traktuje się jej jako po prostu kolejną osobę z opinią w internecie, tylko jako autorytet. Tymczasem pani Katarzyna Babis wygłasza na swoim materiale naprawdę ciekawe stwierdzenia. Między innymi odnośnie tego, że osoby, które wynajmują swoje nieruchomości jako różnego rodzaju pokoje gościnne lub mieszkania wakacyjne na Airbnb nie wnoszą na rynek absolutnie żadnej wartości. Mi, jak bardzo trzeba być zindoktrynowanym przez różnych coachów biznesu, żeby uwierzyć, że twój bieda biznes, którym nie wnosisz żadnej realnej wartości na rynek. Kasia, skoro to nie jest wnoszenie żadnej wartości na rynek, to dlaczego ludzie za to płacą? Albo że za złą sytuację na rynku mieszkaniowym w Polsce odpowiada oczywiście ten zły, nieszczęsny, wolny rynek. Być może tego typu stwierdzenia byłyby trochę więcej warte, gdyby wygłaszająca je osoba na co dzień zajmowała się rynkiem nieruchomości. Albo miała wykształcenie kierunkowe w dziedzinie ekonomii. Ale się nie zajmuje. I nie ma. W takim wypadku w sumie to bardzo fajnie by było, gdyby podpierała wygłoszone przez siebie stwierdzenia jakimiś dowodami. Zresztą w tej pierwszej sytuacji też bardzo fajnie byłoby, gdyby to zrobiła. Tylko, że moglibyśmy jej trochę bardziej wierzyć na słowo. Ale tego nie mamy. Mamy za to zdjęcie chujowo zaprojektowanych lub wyposażonych mieszkań jako argument za tym, że jebać samozwańczych landlordów. Bo wiadomo jak to działa, że jeden chujowo narysowany komiks dyskredytuje od razu całą branżę rysowniczą, prawda? Ale dobra, lepiej zobaczcie to. To jest chyba mój ulubiony fragment jako argument przeciwko tak zwanej grodzeniozie, czyli tendencja do tego, żeby budować wszędzie osiedla strzeżone. Jeden samotny konik pośród kępki traw. Dwa samotne koniki z wyjściem prosto na parking. Dwa koniki, piaskownica i komora transformatora. Ten plac zabaw, na którym nie można korzystać z huśtawek w dwie osoby. I ten ekskluzywny plac zabaw, pod którym najwyraźniej stoją selekcjonerzy i wpuszczają tylko z legitymacją spółdzielni mieszkaniowo-budowlanej Imielin. Jak pierwszy raz oglądałem ten materiał wideo, to było razem z moim kolegą mieszkającym na jednym z krakowskich strzeżonych osiedli. Po zobaczeniu tego fragmentu z konikiem wpadliśmy w srogą bekę, bowiem okazało się, że niemalże identyczna sytuacja jest u niego pod blokiem. Tylko, że wiecie, no, ja naprawdę bym chciał wejść ze stwierdzeniami pani Katarzyny Babis w polemikę. Tylko, że ja nie wiem, w jaki sposób ja mam wejść w polemikę w momencie, w którym druga strona zamiast jakichkolwiek argumentów podaje nam memy albo tego typu śmieszne gagi. Dla przykładu, znaczna część omawianego przeze mnie w tym momencie materiału wideo to jest wyśmiewanie się z osób wynajmujących mieszkania na przykładzie jednej, która robi overreacting pod swój filmik na YouTube. Dla mnie jest absolutnie oczywiste to, że rzeczy się psują. Wiecie, taką standardową praktykę, w której ludzie trochę przerysowują swoje reakcje po to, żeby materiał wideo był trochę bardziej angażujący niż wcale. Teraz mamy pięknego Rolls-Royce'a w ramie i ten Rolls-Royce miał tutaj szklaną
szybę, która go trzymała ładnie w ramię, no ale widać, gdzieś się ta szyba zbiła, w związku z tym już jej nie ma. Michał, uwierz, wyjeb ten paskudny obrazek ze ściany. To wygląda jak zdjęcie stokowe, które znajduje się w nowej ramce, zanim ktoś w nią oprawi coś, co ma się w niej faktycznie znajdować. Taka rama kosztuje zresztą 80 zł. Po prostu zdejmij to ze ściany. Jeszcze powinieneś jej podziękować za dobrą sugestię, szczerze mówiąc. Jakiś Rolls Royce'ik się tam błyszczy, Boże. Jak ja mam dyskutować z takim czymś, gdzie zamiast jakiegokolwiek uzasadnienia jest po prostu wyśmiewanie po to, żeby zostawić widza z wrażeniem, że landlordzi to są takie śmieszne, żałosne typki, które mają się za nie wiadomo kogo. Bo okej, na agawiecz to może działa, że wiedzą później, że landlordy złe, a ci, co nie lubić, landlordy dobre. Jednakże ja zawsze wyobrażałem sobie polemikę w ten sposób, że najpierw obala się argumenty i dowody przeciwnika, później prezentuje się własną tezę, a następnie dowody i argumenty na rzecz podparcia tej własnej tezy. Tylko że tutaj tego nie ma. Nie ma żadnych dowodów. Są puste stwierdzenia i trochę grzeczniejszy ekwiwalent tego, co robił nowy hejter na samym początku. I tego typu praktyki widzimy w praktycznie każdym filmie pani Kasi, który traktuje o polityce. Do tych wąskich fragmentów, w których akurat tak nie robi, przejdziemy za chwilę. Generalnie mamy taką regułę. Nazywamy ją brzytwą Hitchensa. Mówi ona o tym, że to, co może zostać stwierdzone bez dowodów, może zostać odrzucone bez dowodów. Potem zawsze zostaje wam dosłownie zamieszkać u kogoś na balkonie. A, przepraszam, to nie balkon. To klimatyczny pokoik na studencką kieszeń i ma w wyposażeniu grzejnik, krzesełko i poduszkę. Czego więcej może oczekiwać student Uniwersytetu Ekonomicznego? A ile się nauczy przy okazji o prawach wolnego rynku? Oto więc mówię, że za złą sytuację na rynku mieszkaniowym w Polsce nie odpowiada wolny rynek. Ma to dokładnie taką samą moc, jak wypowiedzi pani Katarzyny. Pani Katarzyna po prostu nie może działać na zasadzie: stary, kurwa, uwierz mi, jestem ekonomistką, bo nie jest ekonomistką. Mimo tego, że taki obraz kreuje, nie ma absolutnie żadnego autorytetu do tego, żeby wypowiadać się w tematach ekonomicznych ex cathedra. Pamiętacie, jak wam mówiłem, że do tych nielicznych momentów, w których pani Katarzyna jednak próbuje wykazać słuszność swoich stwierdzeń, przejdziemy później? No, teraz jest później. Ale zanim to, wyposażę was w inną po brzytwie Hitchensa broń poznawczą, która pomoże wam łatwiej dyskutować ze swoimi oponentami. Nazywa się ona zasadą Sagana i mówi o tym, że nadzwyczajne stwierdzenia wymagają nadzwyczajnych dowodów. Materiały pani Katarzyny takich dowodów nie zawierają. Zawierają jednak substytuty dowodów pod postacią różnorakich historyjek, które mają później rzekomo udowadniać występowanie jakiejś większej tendencji. Ludzie zwykli nazywać ten sposób paraargumentowania dowodami anegdotycznymi. Chcecie przykład? Proszę bardzo. Ja wam nie będę tego referował, ja wam to po prostu przeczytam. System gospodarczy, który sobie na Ziemi wymyśliliśmy, nie jest w stanie dostosować się do jakiegokolwiek kryzysu, nawet tak przewidywalnego. Nie wierzycie mi, że można powiedzieć coś tak głupiego? No to proszę bardzo, nie musicie wierzyć mi na słowo, ja wam to puszczę. W obliczu globalnego kryzysu i jego czysto biologicznej natury, której nie jesteśmy w stanie przeskoczyć, musieliśmy jako ludzkość ograniczyć korzystanie z pewnych dobrodziejstw cywilizacji, takich jak jedzenie na mieście. Niestety okazało się, że system gospodarczy, który sobie tu na Ziemi wymyśliliśmy, nie jest przystosowany do sytuacji jakiegokolwiek kryzysu, nawet tak przewidywalnego. I teraz jak myślicie? Co ma stać na rzecz tak mocnej tezy, jak praktyczne zezłomowanie systemu gospodarczego, który panuje na naszej planecie od jakichś ćwierć tysiąca lat i który w ciągu tych ćwierć tysiąca lat zdążył przyczynić się do wręcz bezprecedensowego wzrostu dobrobytu? No to, że jakiś właściciel punktu gastronomicznego mobbinguje swoich pracowników i jakaś babka, która prowadzi kocią kawiarnię, próbuje ruchać państwo na hajs, a jakiś szur pokroju Krzysztofa Tora Woźniaka wrzuca swoje teorie spiskowe na grupę przeznaczoną dla przedsiębiorców. Kasia, to co w tym momencie zrobiłaś, to po prostu wysrałaś się na potężną gałąź nauki, jaką jest ekonomia, a konkretnie teorie dotyczące cyklów koniunkturalnych. Dosłownie wysrałaś się
a za papier toaletowy posłużyły ci dzieła Rothbarda. Ja chciałbym to podkreślić. Asia powiedziała, że kapitalizm nie jest przystosowany do jakiejkolwiek sytuacji kryzysu. Jakiejkolwiek. To jest stwierdzenie absolutne. Znaczy, że wystarczyłby jeden, dosłownie jeden przykład kryzysu, z którym nasz system sobie poradził, po to, żeby rozpierdolić to stwierdzenie w drobny mak. Przypominam, że to stwierdzenie jest oparte tylko i wyłącznie na argumentach anegdotycznych. W mojej głowie w tym momencie pojawia się chyba tylko jedno, ale to zajebiście ważne pytanie. Skoro kapitalizm nie jest sobie w stanie poradzić z absolutnie żadną sytuacją kryzysową, to dlaczego robił to wielokrotnie wcześniej w historii ludzkości? Podobno Austriacy tak bardzo nie lubią danych empirycznych. No to dobra, rzućmy sobie okiem na dane empiryczne. Jej, na tyle na ile widzę, to gospodarka kapitalistyczna składa się na pewien cykl. Mamy w nim fazę boomu, w której istnieje wzmożony rozwój. Mamy także fazę bustu, w której ten rozwój na chwilę spada. Żebyśmy tylko wiedzieli coś na ten temat. A tak, wiemy, nazywa się to cyklem koniunkturalnym i jest doskonale opisane przez literaturę naukową przedmiotu. Dobra. To nam jeszcze nic nie mówi. Pójdźmy więc na ten wykres w długim okresie. Ojejciu, chyba się okazuje, że pomimo tymczasowych trudności, to kryzysy trwają jednak maksymalnie kilka lat, a rzekomo nieradzący sobie z nimi kapitalizm sprawia jednak, że z nich wychodzimy. I długofalowo mamy do czynienia z bezprecedensowym wręcz wzrostem dobrobytu, którego przed nastaniem kapitalizmu ludzkość nigdy nie doświadczyła. Twierdzić więc, że kapitalizm nie radzi sobie z kryzysami, jest jak pójść do lekarzy, którzy wyleczyli pacjenta z raka i powiedzieć im, że nie radzą sobie z tym rakiem, bowiem gdyby sobie radzili, to nigdy by się on u pacjenta nie pojawił. Zresztą w tym momencie należałoby się zastanowić, czy te kryzysy, które nam się od jakiegoś czasu pojawiają, to naprawdę jest wina kapitalizmu. Odpowiedź co do zasady brzmi tak, ale nie jest to wina jego wolnorynkowej formy. Jest to raczej wina tego, że żyjemy w kapitalizmie regulowanym, w którym istnieje taka instytucja jak bank centralny. Lubię nazywać ten stan rzeczy etatystycznym kurwidowem. Ten libertarianin z Argentyny to rozumie i dlatego na swoje urodziny rozpierdala makietę zrobioną z banku centralnego. Generalnie tu miała być wstawka z austriacką teorią cyklu koniunkturalnego, ale teraz Kasia Babis jest gorącym tematem i nie mogę jej dograć. W związku z tym zrobię wam z tego osobny odcinek. Ale dobra, bo to jest tylko taka 5-minutowa wtrątka, która oddala nas trochę od głównego wątku. A główny wątek tyczył tego, że tak jak pokazałem wam na tym przykładzie, pani Kasia co do zasady ma tendencję do wygłaszania bardzo mocnych stwierdzeń i podpierania ich na absolutnie niczym. Ja mam w głowie, z jakiej przyczyny się to dzieje. Otóż takie nudne wyjaśnienie wam skomplikowanych procesów gospodarczych na przykładzie wykresów jest po prostu nudne. Jednak sytuacji, w której przedstawia się śmieszne, emocjonalne przykłady albo dowodziki anegdotyczne, to są takie figury retoryczne, które trafiają do masowego odbiorcy. No a w demokracji, w momencie, w którym chcemy być skuteczni retorycznie, to musimy właśnie sprzedawać typowemu odbiorcy emocje i śmieszne historyjki, po to, żeby później wiedział, że haha, głupie liby w ogóle, jak one tak mogą, co by się dezylion, kapitalizm, dzieci w Afryce umierają. Hołodomor to jest ściema. Jedyne co my, nie tylko kapitaliści, ale generalnie ludzie, którzy chcą, żeby poziom debaty publicznej wyglądał trochę bardziej merytorycznie niż ma to miejsce obecnie, możemy robić w tym aspekcie, jest właśnie wykazywać tego typu praktyki i mówić, że to nie jest merytoryczny sposób argumentowania, że ten sposób przedstawiania sytuacji to jest eufemistycznie rzecz ujmując nadmierne uproszczenie tematu, a rzeczywistość jest trochę bardziej skomplikowana i że wypadałoby się właśnie w sytuacji, w której krytykuje się coś odwoływać się raczej do nauki, a nie do własnego widzimisię. Jedy, naprawdę hipokryzja. To jest coś, o czym mówił absolutnie każdy twórca komentatorskich wideonagrań przy okazji tworzenia. Mógłbyś się trochę bardziej, Juliusz Aleksandrze Szatkowski, postarać. Przecież niemalże wszyscy najpierw mówią jedno, a później robią drugie, mogą na przykład zmienić zdanie i tak dalej. Być może. Ale fakt tego, że jest to zachowanie powszechne, nie jest argumentem na rzecz tego, że jest to zachowanie prawidłowe, nie zasługujące na krytykę. A zachowanie pani Katarzyny jest tak ostentacyjne i tak
perfidny jak złodziej przyłapany na kradzieży poprzez złapanie ręki, krzyczący, że to nie jest moja ręka. Wyobraźcie sobie na przykład taki materiał wideo, w którym autorka poświęca prawie 10 minut na mówienie o tym, że pewien dziennikarz pod pozorem bezstronności i obiektywizmu tak naprawdę przemyca swoje poglądy i manipuluje widzę w materiale, w którym pod pozorem bezstronności i obiektywizmu przemyca się swoje poglądy, manipuluje widzem, mówiąc przy tym, że jest się osobą niekompetentną, by dany temat się wypowiadać. W sumie to nie musicie sobie tego wyobrażać, bo taki materiał powstał. I zupełnym przypadkiem jego autorką jest osoba, o której mówimy w dzisiejszym filmie. Zacznijmy od początku, bo tam najłatwiej będzie nam się doszukać śladów przemycania swojej agendy i manipulacji pod płaszczykiem bezstronnych obserwacji. Widzimy tutaj scenkę rodzajową, w której bezstronna prowadząca Basia, oczywiście co zostało podkreślone, nie będąca stroną w sporze, zapowiada nam debatę. Debatę dotyczącą branży futerkowej w Polsce. Debata, jaka się odbywa, jest pomiędzy znaną projektantką mody, w domyśle projektującą także ubrania z futer, oraz psem. To jest moment na śmiech, chich i cały tam moment rozbawienia naszego. Scena ta dobitnie sugeruje nam, że tak zwane bezstronne media, które kierują się na obiektywne, tak naprawdę nie są obiektywne, tylko manipulują widzem w trochę bardziej subtelny sposób. Widzicie, zapraszają one na debatę do reprezentowania strony, którą akurat popierają, osobę, która jest mocniejsza intelektualnie, a do reprezentowania strony, której nie popierają, zapraszają osobę słabszą intelektualnie. Wynik takiego starcia intelektualnego jest wszystkim doskonale znany, co oczywiście zostawia widza z takim wrażeniem, że ta strona, która akurat miała mocniejszego reprezentanta, zupełnie rozsmarowała stronę przeciwną, mimo tego, że najlepsze argumenty na rzecz stanowiska strony przeciwnej po prostu nie zostały wówczas zaprezentowane, ponieważ osoba, która prezentowała tą stronę, nawet nie była świadoma ich istnienia lub po prostu nie była w stanie zrobić tego w skuteczny sposób. I scenka ta jest umieszczona na samym początku materiału pani Katarzyny. Podejrzewam po to, żeby nastroić widza w ten sposób, żeby interpretował przez jej pryzmat cały następny film. To nastrojenie widza i narzucenie mu pewnych ram interpretacyjnych jest szczególnie ważne w trzeciej części filmu, która tyczy się pana Krzysztofa Stanowskiego. Przywoływana jest sytuacja, w której pan Krzysztof Stanowski najpierw zaprosił do swojego studia Sławomira Mencena. Kontrowersyjną postać prawicy, która wie, jak się dobrze zaprezentować, ma dobre i składne wypowiedzi, nawiązuje do memów, a następnie postać lewicy, Jasia Kapelę, który wypadł bardziej niż słabo, bo ponieważ tak jak mówiłem na początku, bardziej to niż to, co jest mówione, to chodzi do ludzi to, jak jest to mówione. A Jaś ma prezencję i styl wypowiedzi Puna ze stacji metra w Kolonii, który prosi cię o kilka euro na kolejną działkę heroiny. Powstaje więc wrażenie, że Sławomir Mencen to jest właśnie ta projektantka mody z początkowej scenki rodzajowej, a Jaś Kapela to ten pies. Więc to nie jest tak, że lewica została zaorana, tylko na starcie dostała handicapa, bo jej reprezentantem był Jaś Kapela. Zresztą nawet nie, żebym ja się z tym nie zgodził. Po prostu jest to taka bardzo ładna i zgrabna technika manipulacji, która pokazuje nam, że pani Katarzyna jednak jest osobą o wysokiej inteligencji, czyli ma świadomość tego, że manipuluje swoimi odbiorcami. Pokazuje to też jednak to, że jej materiał wcale nie jest wolny od ukrytej agendy, o którą tak ochoczo oskarża pana Stanowskiego. Jednak w wypadku wykonania przez panią Katarzynę ta propaganda jest po prostu trochę bardziej subtelna niż przy sytuacji pana Krzysztofa Stanowskiego. Nie mówiąc już zupełnie o wspominanej przez panie Katarzynie propagandzie, która ma miejsce na kanale telewizji publicznej zwanym jako TVP. Widzicie, dobra propaganda to taka propaganda, która jest subtelna i jest dopasowana poziomem do swojego odbiorcy. To znaczy im odbiorca głupszy, mniej świadomy lub po prostu bardziej zmęczony, tym bardziej nachalny może być nasz przekaz propagandowy. Cała sztuka bowiem w tym, żeby odbiorca myślał, że sam dotarł do określonych wniosków, a nie, że podano mu je wprost na tacy. Kiedy to się stanie, odbiorca będzie bardziej bronił określonego zdania jako swojego, ponieważ w momencie, w którym będzie mu się zdawało, że sam dotarł do niego w toku jakiegoś określonego procesu intelektualnego, bardziej się zwiąże emocjonalnie z tym swoim przekonaniem, w związku z tym będzie go bronił jak niepodległość. Zresztą testowałem to na swoim koledze w gimnazjum. Całkowicie do beki wlewałem mu na WF-ie teorie rasowe Alfreda Rosenberga. Po tym, kiedy już solidnie zaangażował się w brunatne środowisko, powiedziałem mu, że w sumie to cały ten czas kręciłem sobie z niego bekę, a to wszystko, co mu mówiłem, to są skończone bzdury.
wylądował na terapii i miał dogłębny kryzys tożsamości. Ale serio, dałbym za ten materiał pani Katarzynie 6 w skali Riefenstahl. Kiedy więc porównamy jej materiał z typowym materiałem politycznym Krzysztofa Stanowskiego, który oscyluje w okolicach 5 punktów Riefenstahl, albo w ogóle z materiałami TVP, które oscylują w okolicach 0,5 punkta, to pani Katarzyna wyjdzie na naprawdę obiektywną osobę, w myśl zasady, że szary obieg białego jest czarny, a obok czarnego jest biały. To się po prostu rozbija o to, że przekaz propagandowy po to, żeby był skuteczny, nie może po prostu stanąć przed swoim odbiorcą i zacząć śpiewać hip, 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 o, jestem przekazem propagandowym. W szczególności w sytuacji, w której cały zamysł materiału jest taki, żeby ostrzegać przed przekazem propagandowym. Oczywiście od tej zasady są wyjątki, które tyczą się na przykład państw totalitarnych, w których no, władza ma monopol na środki przekazu publicznego, albowiem w sytuacjach, w których państwo nie jest totalitarne i występuje w nim takie zjawisko jak pluralizm mediów, no to każdy może to jakieś działanie wytknąć. I tego typu manipulacyjnych smaczków jest oczywiście więcej. Pod koniec filmu pani Katarzyna, stosując praktykę, za którą krytykowała Krzysztofa Stanowskiego, sama twierdzi, że jest zbyt niekompetentna do tego, żeby mówić co i jak w Naprawie Świata. Albo lepiej, mówi, że nie wszyscy dziennikarze są tacy jak ci opisani na filmie i są te perełki, z których powodu nie można tracić wiary w dziennikarstwo. Oczywiście wszyscy z wymienionych przez nią dziennikarzy to demoliberalni albo lewicowi progresywiści. Pani Katarzyna więc udaje obiektywną i przemyca agendę w materiale, którego zamysł jest taki, żeby ostrzegać przed dziennikarzami XXI wieku, bo ci, udając obiektywnych, przemycają swoją agendę. Różnica jest tylko taka, że jej przekaz podprogowy jest trochę bardziej subtelny, potrafia do innego odbiorcy. Jest to dla mnie zresztą do tego stopnia absurdalne, że się zastanawiam, czy to nie jest jakiś celowy zabieg komediowy po to, żeby, nie wiem, wzbudzić w widzu jakieś poczucie groteski. Natomiast tego, że ta hipokryzja pod postacią przemycania przekazu podprogowego w materiale, który ostrzega przed przekazami podprogowymi, wymaga wykazania, jestem absolutnie pewien. Po naszej długiej podróży przeszła więc chyba pora na podsumowanie całej działalności pani Katarzyny Moniki Babis. Odwołując się do dylematu postawionego na początku odcinka, nie należy do tej grupy itpoli, której w zupełności wystarczy to, żeby podpierać się jakimiś pustymi, emocjonalnymi sloganami, a po prostu doskonale zdaje sobie ona sprawę z tego, że racjonalne argumenty nie trafiają do typowego odbiorcy. W związku z tym woli ona oprzeć swój przekaz na emocjach, na subtelnych manipulacjach oraz na, kolokwialnie mówiąc, bardzo mało merytorycznym przekazie, bowiem doskonale zdaje sobie ona sprawę z tego, że jest to sposób skuteczniejszy trafiania do ludzi, niż jakby miała przedstawiać suche tabelki. Tak więc doceniam swego rodzaju kunszt propagandowy pani Katarzyny, jakby sam chciałbym tak umieć, bo niestety nie umiem. Jest to jednak o tyle smutne, że później lewicowa strona debaty publicznej będzie utożsamiona właśnie z taką panią Kasią. To znaczy z niemerytorycznym przekazem opartym w 100% o emocje. Ja chciałbym zauważyć, że to wcale nie jest tak, że nie ma żadnych racjonalnych racji na rzecz poparcia lewicowej wizji świata. One jak najbardziej są, tylko pani Katarzyna ich nie przedstawia. To jest o tyle smutne, że w pewnym sensie próbuje się ona podpiąć pod ten anglojęzyczny trend, jakim jest BreadTube. BreadTube, który stoi od niej o 20 poziomów wyżej. Serdecznie polecam wam na przykład taki kanał, jakim jest ContraPoints. Prowadząca ugryzę cały temat, jakim jest nasz obecny system kapitalistyczny, w jakim żyjemy, od bardzo filozoficznej strony, nazwijmy to. Do tego cała estetyka, w jakiej to jest tworzone, jest po prostu bardzo, bardzo interesująca, nazwijmy to w ten sposób. Całkiem spoko też jest socjalistyczny profesor ekonomii z Uniwersytetu Nowojorskiego, czyli profesor Richard Wolff. Ten od socjalizm jest, kiedy państwo robi rzeczy. Ziomek często występuje na kanale Democracy at Work, Demokracja w miejscu pracy, taki tam socjalistyczny kanał na YouTubie, który do mojego mózgu często sprowadza różne zagwostki, także sobie muszę przemyśleć niektóre rzeczy. Jeśli natomiast mówimy o polskich kanałach, to bardzo dobrze prowadzonym kanałem filozoficznym jest Myśleć Głębiej. Ponownie, ja się na filozofii nie znam specjalnie, ale zdaję się tutaj na autorytet ludzi, którzy się znają. Nie zmienia to jednak tego, że mi się co do zasady tego bardzo fajnie słucha i ogląda. I taka moja rada z głębi serduszka do osób o poglądach lewicowych. Wam również chyba powinno zależeć na tym, żeby reprezentowało was więcej osób pokroju ContraPoints, Richarda Wolffa czy Myśleć Głębiej,
a mniej osób pokroi Kasi Babisz. Od siebie dodam tylko tyle, że wygłoszone przeze mnie stwierdzenia to nie są jedynie moje obserwacje. To jest, reprezentuję liczną grupę 6 osób, które w kwestii twórczości pani Katarzyny Moniki Babisz mają bardzo podobne zdanie do mnie. Zachęcam was do tego, żebyście wpłacili mi swoje pieniądze. Zachęcam was do tego, żebyście zostawili subskrypcję oraz łapkę w górę. To jest ocenę pozytywną, a ja tymczasem wracam uczyć się do egzaminu. Serdecznie żegnam.